Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałem kilka słów powiedzieć na temat mojego aparatu kompaktowego, którym aktualnie nagrywam filmiki na YouTube'a. Jest to Canon PowerShot SX50HS. Jest to aparat kompaktowy z bardzo fajnym, dużym zoomem optycznym, 50-krotnym. Gdy go kupowałem, myślę, że to będzie największa zaleta tego aparatu. Nie powiem, że nie, ponieważ jest to dosyć przydatne. Jest na moim kanale filmik, w którym bardzo fajnie widać księżyc. Naprawdę daje radę pod tym względem, z tym, że trzeba to robić ze statywu, ponieważ z ręki no jest ciężko uchwycić ten księżyc przy tak dużym zbliżeniu. Gdy zacząłem teraz, co prawda sporadycznie, ale czasami zdarzy się, że nagram jakiś filmik, okazało się, że wadą tego aparatu jest jasność obiektywu. Tu jest, to by trzeba ściągnąć osłonę. Osłona była oczywiście w komplecie, które to było dobrze widać. 3,4 mm do 6,5. No jest to za mała troszkę jasność tego obiektywu przy sztucznym świetle, szczególnie tak w dzień nie ma problemu, dosyć ładnie wychodzą filmiki z tego aparatu. Ale przy sztucznym świetle, jakby nie patrzeć, jest to troszkę za ciemny obiektyw. Tutaj na tym pokrętle są podstawowe takie ustawienia. Jest w pełni manualny tryb, taki półautomatyczny, dwa tryby półautomatyczne. Jeden jest do regulacji czasu naświetlenia, i drugi do regulacji otwarcia przysłony. Fajną rzeczą jest obracany wyświetlacz. W tą stronę jeszcze można go obracać, także to się sprawdza naprawdę przy kręceniu filmu właśnie. Dosyć przydatna rzecz tam przy podglądzie. Co jeszcze? Lampa jest podnoszona ręcznie, nie jest przycisku, tak jak jest to u niektórych producentów. Bardzo fajnym rozwiązaniem są tutaj te dwa przyciski. Przy trzymaniu tak aparatu, może to pokażę, o, tutaj te przyciski są właśnie pod ręką, pod kciukiem. Jeden to jest do dodatkowej stabilizacji przy dużym zbliżeniu, szczególnie się to przydaje, ponieważ drgania, by nie patrzeć, są większe wtedy. A drugi jest, to może pokażę, bo to będzie ciężko wytłumaczyć. Drugi przy dużym zbliżeniu. Można szybko, gdyby obiekt uciekł z pola widzenia, można szybko tym przyciskiem cofnąć obiektyw. I później po puszczeniu wraca z powrotem obiektyw do zbliżenia, które było wcześniej zadane. Aparat jest też wyposażony w wizjer, wizjer cyfrowy. Ja z niego praktycznie nie korzystam. Myślałem, że to będzie bardziej przydatne, ale jakość tego wizjera jest troszkę słabawa, także mało jest to przydatne. Gorąca stopka jest jeszcze do wykorzystania na przykład w lampach błyskowych. Tutaj z tej strony jest głośniczek przy przeglądaniu wideo. Tutaj z tej strony pod klapką mamy zasunięte wyjścia HDMI, mini HDMI, mini USB i to wejście jest, nie pamiętam jak się to teraz nazywa, ale to wejście jest do zdalnego wyzwalacza robienia zdjęć, coś takiego. Można sobie pod to podpiąć, to znaczy, czy na kablu, czy też radiowy, tak by wyzwalać do cykania fotek. Tego nie było w komplecie, ten trzeba by po prostu sobie dokupić taki wyzwalacz. Jeszcze może pokażę, jaka jest duża bateria. Tu musiałbym odkręcić najpierw stopkę od obiektywu. O, jeszcze właśnie gwint jest metalowy, też nie jest plastikowy, tak jak to jest w tańszych aparatach, to jest akurat duża zaleta, no bo przy częstym odkręcaniu i zakręcaniu mógłby się ten gwint wyrobić. Także to jest duży plus. Bateria. Tu są parametry z tej strony. Bateria ma tylko 920 mAh, 7,4 V. Mogłoby się to wydawać mało, ale ja mam tutaj, zaraz jeszcze włożę z powrotem baterię, wyciągnę kartę, wam pokazać. Karta jest na wejście SSD. Kartę mam 32 GB. Spokojnie ta bateria
W pełni naładowana, spokojnie wystarcza, żeby zapełnić tą kartę 32 GB filmami Full HD. Także uważam, że to jest dosyć wydajna bateria. Ładowany aparat jest z zewnętrznej ładowarki. Nie ładuje się po podłączeniu tego aparatu tam pod komputer czy pod jakąś ładowarkę. No, jedynie przy podłączeniu pod komputer przesyłamy zdjęcia, to aparat się nie ładuje. Także tą baterię trzeba wyciągać do ładowarki. Dla niektórych to może być wada, dla niektórych zaleta, ponieważ jeśli mamy dwie czy trzy baterie na wymianę, podłączamy tą rozładowaną, wkładamy naładowaną, nie ma problemu, ale można by też ładować aparat właśnie mając baterię w środku. Podłączam sobie ładowarkę podczas filmowania i się nie interesuje baterią, nie obchodzi mnie tak, to muszę pilnować, czy bateria jest cały czas naładowana. Aparat robi bardzo ładne zdjęcia. No wiadomo, aparat jest do zdjęć, kamera jest do filmów, ale aparat robi fajne zdjęcia, naprawdę. Wideo też jest dobre, czy zadowalające jak na tą klasę aparatu, ale przy dobrym oświetleniu, czy przy w miarę dobrym oświetleniu. Jeśli jest to oświetlenie słabsze, szczególnie przy sztucznym świetle, już jest troszkę gorzej, no bo jakby nie patrzeć, ta matryca jest. Ten obiektyw jest troszkę za ciemny do wideo. Przy sztucznym oświetleniu trzeba mieć naprawdę dobre to sztuczne oświetlenie, żeby to było dobrej jakości po prostu to wideo. Ja może na koniec jeszcze wstawię tam jakieś przykładowe filmy, jak działa zbliżenie, jak to wygląda przy maksymalnym zbliżeniu. Kilka zdjęć przykładowe, tak jak wyglądają zdjęcia robione tym aparatem. Bardzo fajną opcją by było, gdyby tutaj jeszcze był na pierścień do autofokusa manualnego. Niestety tego nie mamy, możemy tylko z rozmyciem drugiego planu bawić się, włączając autofokus z funkcją śledzenia. Da się to zrobić, żeby drugi plan był rozmyty, no ale jakby nie mówię, tak jak mówię, trzeba się troszkę pobawić. Teraz aktualnie na najnowszych smartfonach jest to dużo wygodniejsze, ponieważ wybieramy sobie punkt ostrości i telefon robi wszystko za nas. Niestety no, w takim aparacie jest to troszkę bardziej utrudnione, ale nie mówię, że niemożliwe. Dobra, to było chyba na tyle. W razie jakichkolwiek pytań, jeśli ktoś był zainteresowany kupnem takiego aparatu, akurat tego aktualnie już teraz się nie kupię, bo to już jest model sprzed 2 lat chyba. Teraz wyszedł nowszy model z 65-krotnym zoomem optycznym, także gdyby ktoś był zainteresowany, pytajcie w komentarzach, lajkujcie. Dzięki, do następnego, cześć.